Dziś opowiem wam o karkasie. Co to jest karkas? To jest taka część, na której nawija się, na przykład tutaj jest cewka nawinięta, którą się wykonuje za pomocą drutu miedzianego i robi to się na specjalnych maszynach, które mają licznik, żeby wiedzieć, ile zwojów mamy nawinąć. Jak wykonuje się taki karkas? Można wykonać taki karkas na przykład mając kawałek teflonu. Bierzemy normalnie na to karkę, toczymy otwór, wszystko. Wykonujemy otwór, wykonujemy kanałek i mamy gotowy karkas. Ale teflon jest stosunkowo drogi, także wykonuje go się z jakiegoś innego czasem materiału. Czasem wykonujemy karkas na przykład z tekstolitu. Tekstolit z kolei, jak się obrabia i toczy, to bardzo ma nieprzyjemny zapach i jest bardzo szkodliwy. Karkasy nie tylko są takie w kształcie walca czy jakiejś szpuli, mogą być także karkasy w kształcie kwadratu i wtedy za pomocą tamtego nawija się jakieś transformatorki. Oczywiście tutaj w środek wypełni jakiś rdzeń czy coś i jeśli powstanie napięcie, wtedy powoduje to, że przesuwa nam się rdzeń w danym kierunku. Jeśli odłączymy napięcie, wtedy wraca. Jak to jest zrobione na przykład? Z jednej strony jest oparte na sztywno, z drugiej strony jest czopik ze sprężynką. Po prostu to powoduje, że jak odłączymy napięcie, to wraca położenie zerowe. A ta siła elektromagnetyczna jest na tyle mocna, że po prostu nam przesuwa ten czpienik w odpowiednim kierunku. Także skąd ja tyle rzeczy takich przeróżnych ciekawostek wiem? Bo pracowałem w dużym zakładzie i pracowałem z kolegami elektrykami. Jak się uszkodziła jakaś maszyna czy jakaś część, to często im pomagałem, szykowałem takie elementy, żeby mogli nawinąć. Bo często było tak, że się przegrzało, przetopiło i nie nadawało się do powtórnego użytku. Dziękuję.